Wydaje się, że rzeczywiście sytuacja kryzysowa wyraźnie wskazała zupełnie nowe modele zachowań konsumenckich, bądź też upowszechniła te, które były dotychczas niszowe. Dylemat oczywiście pojawia się w próbie odpowiedzi na pytanie, na ile te zachowania będą stabilne, na ile one tylko i wyłącznie są pewną reakcją czasową na zagrożenie. Wydaje się, że w dłuższym okresie konsumenci pozbędą się lęku, bo to, co dzisiaj determinuje zmianę zachowań z tego świata rzeczywistego na wirtualne, to lęk i ograniczenie. Co nie znaczy oczywiście, że nowe technologie nie mogą spowodować, że pojawią się rzeczywiście całkowite nowe systemy relacji między dostawcami a klientami, czy też świadczeniodawcami a klientami. Technologie 5G i kolejne mogą przyspieszyć tą transformację rynkową. Myślę, że tendencje były już od dawna widoczne, tylko tyle, że kryzys przyspieszył zaangażowanie człowieka w korzystanie tych technologii informacyjno-komunikacyjnych, bo de facto zostaliśmy na nie skazani. Co nie znaczy, że uważam, że całkowicie nastąpi wymarcie tych tradycyjnych metod i tradycyjnych kanałów. Prawdopodobnie system konsumpcji będzie przypominał tą logikę takiej winylowej płyty i płyty kompaktowej i równocześnie funkcjonującego strumienia danych, które są dostępne w internecie. I pomimo pojawienia się kolejnych rozwiązań i technologii, jest część populacji ludzkiej, która nadal zafascynowana jest tą płytą winylową, a duża czy inna część, bo nawet tutaj czasami może być to niezmienne w poszczególnych sektorach, może być zafascynowana tymi danymi i dostępem do czegoś, co będzie miał charakter strumieniowy. To, co na pewno szokuje i wydaje się, że zaskoczyło, to, że ten model sharing economy, dzielenia się, został zakłócony przez pandemię. Przypomnijmy takie rozwiązania szerokie i konsumpcji zbiorowej, czy wspólnej, może nie zbiorowej, tylko dzielenia się. Model firmy Uber i próba kształtowania uberyzacji gospodarki jeszcze rok temu, przedstawiania na wielkich kongresach międzynarodowych tego rozwiązania jako jedynego słusznego i na którego cały świat i cała konsumpcja jest skazana. No dzisiaj okazuje się, że zjawisko pandemiczne to zakłóciło. Dzisiaj okazuje się, że budowanie wielkich hoteli może stać się nieopłacalne, bo ludzie wolą mieć rozrzucone w przestrzeni domki z ograniczonym dostępem. Może oczywiście to spowodować, że restauracje ze swoim modelem wielkich sal i szerokiej oferty dla klientów zostaną zmienione na węższe, takie bardziej prywatne rozwiązania. No ale z drugiej strony można powiedzieć też to, że człowiek jest zwierzęciem stadnym i prędzej czy później, jeżeli poczuje się bezpieczny, będzie chciał wrócić do tak zwanej normalności. Przypomnijmy sobie okresy wojenne, okresy powojenne i za każdym razem w okresie i przedwojennym, i wojennym, i powojennym wydawałoby się, że świat zmieni swoje zachowania i każda pandemia, których mieliśmy już tysiące w naszej cywilizacji, dawała sygnały o konieczności zmiany. Dzisiaj korzystamy tak naprawdę przede wszystkim z dostępów technologicznych, czyli jeżeli nie dojdzie do zaburzenia technologicznego, to najprawdopodobniej pandemia tylko przyspieszyła transformację technologiczną, ale jeżeli dojdzie do zaburzenia technologicznego i okaże się, że te technologie staną się niewydolne, no to ludzie wrócą do rozwiązań tradycyjnych. Może ta tradycyjna konsumpcja będzie tak zwaną podziemną, w cudzysłowie, konsumpcją w stosunku do tak zwanej legalnej, która będzie na przykład wymuszona rozwiązaniami prawnymi i decyzjami władczymi, które państwa będą kontrolować zachowania konsumenckie. Z mojego punktu widzenia również trzeba zwrócić uwagę na to, że ten nowy model konsumpcji odbiera nam prywatność, odbiera nam to, co też jest wartością w bycie konsumentów, anonimowość. I to może dla części społeczeństwa
w krótkim okresie być niezauważalne, dla części będzie budowało niechęć, ale w dłuższej perspektywie jestem przekonany, że wolność i prywatność wygra, czyli ludzie podważą ten model konsumpcji, a tym samym może okazać się, że te technologie, o których rozmawiamy, które dzisiaj zmieniają świat, zostaną zakwestionowane i tradycyjne modele zostaną na nowo odkryte.